YouTube. W tym materiale omówimy sobie cztery filary programowania obiektowego oraz kilka wzorców projektowych. Enkapsulacja, dziedziczenie, polimorfizm i abstrakcja to zagadnienia, które powinien znać każdy programista, ponieważ między m.in. na nich bazują wzorce projektowe. Wzorce projektowe to uniwersalne i sprawdzone w praktyce rozwiązania problemów, które pojawiają się w wielu projektach. Jako że wzorce projektowe są niezależne od technologii, czy też języka programowania. To dla osób, które nie znają języka C-Sharp, przygotowałem bardzo krótkie wprowadzenie na początku tego materiału. osoby, które czują się swobodnie z językiem C-Sharp, mogą pominąć sekcję wprowadzającą. Ten materiał jest częścią pełnej wersji kursu, w którym opisuje Solid oraz najpopularniejsze wzorce projektowe. Jeżeli będziesz nim zainteresowany, to link do pełnej wersji znajdziesz w opisie. A przy okazji zapraszam Cię również na serwer Discord, który ułatwi zadawanie pytań oraz dzielenie się wiedzą. Poza tym będą tam pojawiać również zniżki na moje pozostałe kursy. Link do serwera Discord również znajdziesz w opisie. W tej sekcji przedstawię Ci pokrótce język C-Sharp, a następnie omówimy niezbędne zagadnienia, wymagane, aby w pełni zrozumieć dalszą część kursu. Omówimy sobie klasy, interfejsy, enkapsulacje, dziedziczenie polymorfizm oraz abstrakcje. Wymienię tutaj cztery filary programowania obiektowego, które są stosowane niezależnie od technologii, czyli czy jest to C Sharp, Java, czy jakikolwiek inny język zorientowany obiektowo, to będą go dotyczyć te same zasady, jedynie składnia konkretnego języka może wyglądać inaczej. Jeżeli znasz już język C Sharp, to możesz pominąć kilka pierwszych materiałów, ale i tak zachęcam Cię do obejrzenia części z polimorfizmu i abstrakcji, ponieważ wielu osobom wydaje się, że Znają te zagadnienia, ale niestety tylko takim się wydaje. A bez zrozumienia tych zagadnień ciężko ci będzie w pełni zrozumieć mechanizmy działania wzorców projektowych. Jeżeli chcesz podążać za mną i pisać kod w języku C -Sharp, to będziesz potrzebował dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest .Net SDK, który zawiera sobie niezbędne rzeczy, po to byśmy byli w stanie kompilować oraz uruchamiać kod C-Sharp i .NET SDK możesz pobrać ze strony dotnet.microsoft.com download i mamy tutaj kilka wersji. Najnowszą z nich jest aktualnie .NET 5. Możemy pobrać też .NET Core wersji 3.1 lub .NET Framework. Ja zachęcam Cię abyś pobrał .NET wersji 5.0. Możesz tutaj wybrać dowolną platformę czyli dla Windowsa, dla Linuxa lub dla macOS. Następnie po pobraniu i zainstalowaniu .NET SDK będziesz potrzebował jeszcze ID i w moim przypadku będzie to Visual Studio 2019, które jest darmowej wersji Community. Możesz je pobrać ze strony visualstudio.microsoft.com/downloads. I tutaj wersja Community jest bezpłatna, także zachęcam cię, abyś pobrał tą właśnie wersję. Po instalacji dotnet.sdk SDK oraz instalacji Visual Studio 2019 możemy utworzyć pierwszy projekt w C#. -Sharpie. Aby to zrobić, klikniemy File, New Project. Następnie możemy przefiltrować typy nowych projektów i wybrać tutaj konsolowy projekt. Po czym wybierzemy Console App i klikniemy guzik Next. W tym oknie możemy podać nazwę naszego projektu. Niech to będzie Design Patterns Intro. Następnie możemy wybrać lokację, w której zostanie utworzona ta nowa solucja a po wybraniu lokacji oraz nazwy możemy kliknąć guzik Create. Po chwili został utworzony nasz pierwszy projekt w języku C Sharp i z prawej strony mamy tutaj Visual Studio okienko o nazwie Solution Explorer, które będzie zawierać wszystkie niezbędne pliki do utworzenia projektu. Póki co mamy tutaj tylko dwa pliki. Pierwszy z nich jest program.sys i są to po prostu pliki C Sharpowe, a drugim plikiem jest plik projektowy, który jest z rozszerzeniem cs.proj. W tym pliku projektowym byłyby zawarte referencje do innych projektów lub do zewnętrznych paczek, ale póki co nie musimy się tym przejmować. Także naszym jedynym plikiem jest aktualnie program.cs i w nim mamy następującą deklarację. Najpierw w pierwszej lince mamy słówko kluczowe using, następnie system jest to po prostu import wbudowanych typów oraz klas z przestrzeni nas system. Następnie deklarujemy naszą własną przestrzeń nazw słówkiem kluczowym namespace. W tym przypadku jest to po prostu design spatter intro, i w tej przestrzeni nazw mamy naszą klasę program, która w sobie zawiera tylko jedną metodę, a konkretnie jest to metoda o nazwie main. Jest ona statyczna, a to oznacza, że będziemy mogli ją wywołać bez utworzenia obiektu klasy program. I jest ona typu void, czyli nie zwraca żadnej wartości. Oprócz tego. Przyjmuje ona listę argumentów, które nazywamy tutaj args, i są to wartości typu string. Jeżeli chcielibyśmy uruchomić ten program poprzez wiersz poleceń, to moglibyśmy odpowiednio przekazać jakieś parametry do tego argumentu, które następnie zostałyby zapisane pod tą zmianą args. Następnie w programie używamy konsoli, która właśnie znajduje się w przestrzeni nas system, i na niej wywołujemy metodę console, writeLine, do której przekazujemy string hello world. Także w ten sposób prezentuje się pierwszy program w C-Sharpie. Jeżeli chcielibyśmy go uruchomić, to wystarczy, że w Visual Studio klikniemy w ten guzik z zieloną ikonką trójkąta i powinna pojawić się nam konsola reprezentująca wynik tego konsolowego programu. Także w konsoli pokazała nam się Hello World, co jest wynikiem tego programu. W naszym programie mamy aktualnie tylko jedną klasę, klasę o nazwie program, która została domyślnie utworzona podczas tworzenia projektu. Ale jesteśmy w stanie utworzyć dowolną ilość klas w następujący sposób. Do naszego projektu przez Visual Studio kliknę prawym przyciskiem myszy na nasz projekt, następnie Add i kliknę tutaj guzik Class. Nazwijmy tą klasę na przykład Person. I Visual Studio utworzył osobny plik naszej solucji o nazwie person.cs. I to właśnie w tym pliku została zadeklarowana klasa Person. W klasie możemy zadeklarować pola, jak i metody danej klasy. Pola będą przechowywać wartości konkretnego obiektu, a metody będą służyły do interakcji z tym obiektem. Także załóżmy, że naszym polem będzie na przykład pole public typu string o nazwie name. Nie jest to dobrą praktyką, aby Tworzyć pola jako publiczne, ale o tym porozmawiamy sobie później. Także mając taką klasę zadeklarowaną, możemy teraz wrócić do naszego programu i w metodzie main utworzyć obiekt typu Person. Także najpierw podamy typ tej nowej klasy, czyli Person, następnie podamy nazwę obiektu, który chcemy utworzyć, na przykład Person, i przypisujemy do niego wartość New Person w ten sposób. Teraz odwołując się do tej osoby, czyli Person, następnie po kropce. Jesteśmy w stanie odnieść się do pola publicznego, które zadeklarowaliśmy w tej klasie. Także przez person.name jesteśmy w stanie przypisać jakąś wartość do tego pola. Także załóżmy, że przypiszę tutaj wartość kuba. Teraz, jeżeli chciałbym wypisać tą wartość do konsoli, to ponownie do metody consoleWriteLine mógłbym przekazać wartość spod pola person.name w ten sposób. Także jeżeli uruchomię program. W takiej postaci, to w konsoli pokazało się moje imię, które znalazło się pod właściwością name z obiektu person. Oprócz przypisania pól w ten sposób, czyli odnosząc się do pola po kropce na danym obiekcie, możemy je też przypisać od razu przy deklaracji i przypisaniu nowego obiektu typu person, używając konstruktora. Konstruktor to po prostu metoda, która będzie wykonywana podczas tworzenia nowego obiektu. Także, aby go utworzyć, przejdę do klasy Person i następnie utworzymy publiczny konstruktor, który będzie wyglądał następująco. Public Person, gdzie Person to jest po prostu nazwa danej klasy i do którego możemy przekazać jakąś wartość typu string, o nazwie np. Na name w ten sposób. Także, co teraz chcemy zrobić, to przypisać tą wartość przekazaną przez konstruktor do naszego pola publicznego. Także jeżeli chciałbym przypisać do wartości name wartość, która została przekazana przez konstruktor, to tutaj Visual Studio nam zasugeruje, że, że przypisanie wartości zostało wykonane na tej samej zmiennej. A dzieje się tak, ponieważ nasze nazwy, parametrów, jak i pola w tej klasie są takie same. Czyli w konstruktorze, mając deklarację w ten sposób, czyli name is rudy name, po prostu do tej wartości przypisujemy tą samą wartość, co nie ma sensu. Tak, aby przypisać tą wartość do naszego pola publicznego, możemy odnieść się do słowa kluczowego this, które reprezentuje konkretny obiekt, i następnie na właściwości name będziemy w stanie już odnieść się do naszego pola publicznego name. Także w ten sposób będziemy w stanie przypisać w konstruktorze wartość do pola name. Także jeżeli wrócę do programu, to teraz dostajemy błąd kompilacji ponieważ nasz konstruktor oczekuje właściwości parametru typu String. Także możemy przekazać tutaj teraz kuba w ten sposób. I jeżeli uruchomię program ponownie, to jak widzisz wykonanie się nie zmieniło. Dalej w konsoli mamy moje imię. Także wracając do klasy Person, oprócz Pool i konstruktora możemy sobie jeszcze dodać jakąś metodę, która sprawi, że dany obiekt typu Person przywita się, czyli po prostu wypisze do konsoli swoje imię. Także w tym celu utworzymy tutaj metodę publiczną, czyli public, która nic nie zwróci, czyli będzie typu void. Ona nazywa na np. say hi i nie przyjmie ona żadnych parametrów. A następnie w implementacji tej metody po prostu do konsoli sobie wypiszemy hello, my name is i wartość this.name w ten sposób. Także jeżeli ponownie wrócimy do klasy program, to teraz na naszej zmiennej person możemy po prostu wywołać metodę sayHi w ten sposób, czyli po kropce odnosimy się do metody sayHi i następnie używając nawiasów wywołujemy daną metodę. Także mając taką implementację, jeżeli uruchomimy program ponownie, to tym razem w konsoli pokaże nam się przywitanie tego obiektu person, czyli hello, my name is Kuba. Pisząc kod w ten sposób, gdzie klasa program ma bezpośrednią zależność do klasy person, to statycznie wiążemy klasę program z klasą person. Po angielsku takie powiązanie nazywamy jako coupling. Coupling może być metryką naszego kodu, określającą jak bardzo nasz kod jest statycznie powiązany, i im mniejszy coupling, tym w teorii lepszy nasz kod. I teraz ktoś może zapytać, czemu im mniej powiązany kod, to tym lepiej. Odpowiedź jest taka że jeżeli nasze klasy są silnie powiązane ze sobą, to jeżeli zajdzie zmiana w jednej klasie, to klasa od niej zależna również musi zostać przekompilowana. Czasem nawet trzeba będzie zmienić jej implementację. Dla przykładu, jeżeli do konstruktora klasy Person dodałbym drugi parametr, to taka zmiana spowoduje błąd kompilacji w klasie Program. Także w klasie Program, dla przykładu, dodam do konstruktora drugi parametr, niech to będzie int -age. Jeżeli wrócimy do klasy program to dostaniemy błąd kompilacji. Aby się go pozbyć musimy przekazać drugi parametr do konstruktora po przecinku. Natomiast jeżeli zmieniłbym implementację metody sayHi, na przykład dodając spację, to mimo zmiany, która w teorii nie spowoduje błędu kompilacji w klasie program, to i tak ta klasa będzie musiała zostać przekompilowana. Także przy takim podejściu Łatwo sobie wyobrazić, że, mając strukturę powiązanych klas na wielu poziomach, to nawet najdrobniejsza zmiana może spowodować kaskadową rekompilację wszystkich powiązanych klas. I właśnie takich silnych powiązań chcielibyśmy w miarę możliwości unikać. Analogiem w prawdziwym życiu może być zapana dętka w rowerze. Naprawa takiego problemu nie powinna mieć wpływu na np. kierownicę, łańcuch czy ramę roweru. Te, nazwijmy je, komponenty roweru. Mimo, że tworzą jedną całość, to są od siebie niezależne. I w taki też sposób powinniśmy starać się projektować komponenty w naszych programach. A przy takim właśnie podejściu do tworzenia oprogramowania pomogą nam interfejsy. Interfejs definicji to kontrakt dla grupy powiązanych funkcji, które musi implementować klasa. Analogią interfejsu może być np. nauczyciel fizyki w szkole. Z punktu widzenia szkoły. Jest to po prostu osoba, która potrafi nauczyć fizyki. Nie jest to stricte jakaś konkretna osoba, tylko po prostu osoba posiadająca taką umiejętność. Także w tym przykładzie, nauczyciela możemy zdefiniować jako interfejs, który miałby sobie definicję metody nauczania fizyki. Ten interfejs mogłaby spełniać, czy też mówiąc inaczej, implementować dowolna ilość klas, do których szkoła nie miałaby żadnej bezpośredniej zależności. Także wróćmy do naszego kodu i załóżmy, że tworzylibyśmy oprogramowanie, które w pewien sposób musiałoby integrować się z drukarkami. Także mielibyśmy integrację np. z drukarką HP oraz z Canon. Oczywiście każda z tych drukarek musiałaby spełnić swoją pracę, czyli po prostu wydrukować jakiś content. Także dla przykładu, dodam do tego projektu nowy interfejs. Klikając prawym przyciskiem myszy nasz projekt, następnie add, new item. Wybiorę tutaj szablon Interface, który nazwiemy iPrinter. Dodanie literki i przed nazwą interfejsu jest powszechną praktyką stosowaną w różnych językach obiektowych. Także w tym interfejsie będziemy mieć deklarację naszej metody do drukowania kontentu. Także ta metoda będzie typu void, ponieważ nie będzie nic zwracać. Nazwijmy ją print. Jako parametr przekażemy to jakiś wartość typu string o nazwie. Content w ten sposób. I zauważ, że ta metoda, czy też ta deklaracja metody, nie posiada żadnej implementacji. Mimo tego, że w teorii nowsza wersja języka Sharp pozwala na dodanie domyślnej implementacji, to z reguły interfejsy definiuje się właśnie w ten sposób, mając tylko pewien kontrakt, czyli samą definicję metody, którą następnie będzie musiała implementować jakaś konkretna klasa. Także, mając taki interfejs. Możemy dodać dwie klasy naszego projektu. I może teraz dodam nowy plik używając rozszerzenia Add New File, który jest darmowym rozszerzeniem do Visual Studio. I przez skrót ctrl F2 wyskoczyło mi takie właśnie okienko, w którym mogę wpisać nazwę nowego pliku. Także wpiszę tutaj nazwę pliku, który będzie przechowywał klasę dla drukarki Canon. Także będzie to Canon.cs. I będzie to po prostu publiczna klasa. Która będzie implementować interfejs IPrinter Także po dwukropku sprecyzowałem jaki interfejs będzie ta klasę implementować I już na tym poziomie mamy wymaganie, czy też nawet błąd kompilacji Mówiący o tym, że, że konkretna metoda z tego interfejsu, a konkretnie metoda print Nie została zaimplementowana w tej klasie Także aby to zrobić już tutaj tutaj mogę nacisnąć ctrl następnie implement missing members w domyślnej implementacji po prostu wyrzucany jest błąd, a my po prostu wypiszemy do konsoli Canon Printing i wartość content w ten sposób. Następnie mogę dodać drugą klasę, czyli ponownie używając rozszerzenia add new file, wcisnę shift i f2 i utworzę klasę HP, która podobnie jak Canon będzie implementować interface Iprinter, także drukarka HP. Również będzie implementować ten interfejs, dla której zaimplementujemy metodę print w następujący sposób. Będzie to consoleWriteline, hp, printing i wartość content w ten sposób. Także mamy deklarację naszego interfejsu iPrinter oraz mamy dwie klasy, które ten interfejs implementują. Także teraz w naszej klasie program utworzymy sobie może jakąś statyczną metodę. Która zwróci nam drukarkę typu iPrinter. Nazwijmy to metodę GetPrinter. I załóżmy, że chcielibyśmy użyć drukarki HP. Także po prostu w tej metodzie możemy zwrócić nowy obiekt klasy HP w ten sposób. Także mając taką ostateczną metodę do zwrócenia obiektu drukarki, to teraz w metodzie main możemy zadeklarować obiekt typu iPrinter. Który byłby wynikiem z metody getPrinter w ten sposób? Następnie na tym obiekcie możemy wywołać metodę sprint z dowolną wartością, jak to będzie some content. Także jeżeli uruchomimy program w takiej postaci, to oczywiście w konsoli pokazało nam się HP Printing SumContent. Jeżeli zmieniłbym implementację metody getPrinter, po to, by teraz zwróciła drukarkę Canon zamiast drukarki HP, to tym razem w konsoli pokazało się Canon Creating Some Content. Także w ten sposób możemy pozbyć się bezpośredniej zależności do konkretnej klasy w naszej klasie program, ale patrząc na ten przykład, można zauważyć, że nadal używamy tutaj konkretnego typu, jakim jest np. Canon lub poprzednio HP. Oczywiście w tym przykładzie to się zgadza, ale w prawdziwych programach do tego celu użylibyśmy kontenera zależności. O tym, czym jest zależność i o wstrzykiwaniu zależności, będziemy jeszcze wspominać podczas omawiania zasad SOLID, a konkretnie zasady Dependency Inversion Principle. Także pokrótce, tak wyglądają interfejsy. Są to po prostu kontrakty, w których definiujemy grupę powiązanych funkcjonalności, a następnie konkretne klasy, które implementują dany interfejs, muszą, muszą dla tych metod dostarczyć swoją implementację. Więcej na temat interfejsu oraz klas opowiadałem w moim innym kursie C Shared Podstaw. Także, jeżeli byłbyś nim zainteresowany, to również zapraszam Cię na ten kurs. Mówiliśmy sobie pokrótce, czym jest klasa oraz czym są interfejsy. Także możemy teraz przejść do omówienia czterech filarów, czy też paradygmatów programowania obiektowego. Pierwszy z nich będzie hermetyzacja, czy też inaczej nazwaną enkapsulacja. Enkapsulacja. To ukrywanie wewnętrznej implementacji. Zapewnia ona, że żaden zewnętrzny obiekt nie może zmienić stanu wewnętrznego innych obiektów. Tylko metody własne konkretnego obiektu są uprawnione do zmiany jego stanu. Także może dla przykładu utworzymy sobie klasę, która będzie reprezentowała konto bankowe. Także nazwijmy je Bank Account. I zadaniem tej klasy będzie przechowywanie stanu konta. Także w tym celu. Moglibyśmy utworzyć jakieś publiczne pole, typu na przykład float o nazwie balance, w ten sposób. Ale przy takiej implementacji, jak już poprzednio wspomniałem, jeżeli nasze pola są publiczne, to dostęp do nich jest nieograniczony. Także dla przykładu, przy takiej implementacji w klasie main, jeżeli utworzyłbym jakieś konto bankowe w ten sposób, czyli bank account byłby równy nowemu obiektowi typu bank account, no to bez problemu na polu balance. Jesteśmy w stanie przypisać dowolną wartość, zarówno dodatnią, jak i ujemną, co nie powinno mieć miejsca. Także aby ograniczyć dostęp do tej wartości, możemy wprowadzić gettery oraz setery. Setery to po prostu metody, które w pewien sposób sprawdzają wartość, którą chcemy ustawić pod konkretnym polem, a gettery to po prostu funkcje, które tą wartość zwracają. Także teraz, aby zabezpieczyć się przed niepoprawnym ustawieniem wartości dla pola balance, Możemy zmienić to pole, żeby było ono teraz prywatne, czyli zamiast słówka public będziemy mieć teraz słówko kursowe private. I przy takiej implementacji z zewnątrz, czyli na przykład z klasy program, nie jesteśmy w stanie odnieść się do tego pola. Także wracając do klasy bank account, teraz jeżeli chcemy nadać możliwość ustawienia wartości dla tego pola, to co możemy zrobić? To Może najpierw zmienimy nazwę tego pola na balance z małej litery, po to by sugerowała ona, że jest to pole prywatne. A następnie utworzymy sobie setter, czyli publiczną metodę, która nic nie zwraca. Ona nazywa na przykład set balance, do której będziemy chcieli przekazać wartość typu float przez parametr. Nazwijmy tę wartość np. przykład amount. I teraz w tym setterze jesteśmy w stanie sprawdzić, czy wartość amount jest mniejsza od zera. Jeżeli tak, to jest to sytuacja, która nie powinna wystąpić w naszym programie. I możemy w tym przypadku wyrzucić wyjątek. Także, jeżeli amount jest mniejszy od 0, to wyrzucimy nowy wyjątek. Czyli draw new exception. Amount must be positive number. A w przeciwnym wypadku, czy jeżeli amount jest równe lub większe od 0, to możemy bezpiecznie. Do naszego pola prywatnego balance przypisać wartość, którą spróbował przekazać klient przez ten setter. Następnie, aby pobrać tą wartość, możemy utworzyć getter, czyli będzie to metoda zwracająca wartość typu float, ona nazwie na przykład get balance, która nie przyjmuje żadnego parametru, a po prostu w jej implementacji zwrócimy sobie nasze prywatne pole balance w ten sposób. Także przy takiej implementacji, klient, jeżeli chciałby skorzystać z konta bankowego, to może się jedynie odnieść do setterów, czyli albo do metody setBalance, albo do metody getBalance, po to, aby ustawić lub pobrać bilans konta. Także dla przykładu, możemy tutaj ustawić stan konta na 600, a następnie wypisać do konsoli jego bilans, używając getera w ten sposób. Także przy takiej implementacji. Po uruchomieniu kodu, w konsoli pokażesz nam 600, które jest prywatną wartością w klasie bank account. Jednak moglibyśmy jeszcze ulepszyć naszą implementację klasy account poprzez wprowadzanie transakcji. Transakcje po prostu zmieniałby stan konta poprzez, poprzez składanie depozytów lub poprzez wybieranie gotówki z konta. Także zamiast jednego setera możemy mieć konkretne dwie metody transakcyjne: jedną do składania depozytów, a drugą do wybierania pieniędzy. Także może usunę ten setter i zamiast tego utworzymy najpierw pierwszą transakcję. Typu void o nazwie np. Na przykład make deposit. która jako parametr również przyjmie wartość typu float o nazwie amount. I tutaj ponownie możemy sprawdzić, czy amount jest mniejszy od zera. Jeżeli tak, to jest to przypadek, który nie powinien wystąpić w naszym programie, także wyrzucimy wyjątek. A w przeciwnym wypadku możemy. Zwiększyć stan naszego konta o tą właśnie wartość amount. Także znakiem plus równa się, zwiększymy wartość balance o konkretną wartość amount. I analogicznie możemy utworzyć drugą metodę, która będzie służyć do, do wybierania pieniędzy. Także nazwijmy ją make withdrawal. I tutaj zamiast zwiększać stan naszego konta, to będziemy. Ten stan zmniejszać z znakiem minus równa się. Także w ten sposób klient naszego konta bankowego będzie mógł jedynie albo składać depozyt, albo wybierać pieniądze z konta metodą make withdrawal. Także na przykładu, jeżeli złożylibyśmy depozyt wartości 1000, następnie wybralibyśmy z naszego konta metodą make withdrawal wartość 200, to jeżeli pobierzemy stan naszego konta, naszym getterem, to powinniśmy dostać wartość 800 i taką też wartość dostaliśmy w konsoli. Także na tym właśnie polega enkapsulacja, czy też inaczej nazwana hermetyzacją. Upewnia się ona, że tylko konkretny obiekt jest w stanie zmienić jego wewnętrzny stan poprzez konkretne metody publiczne lub settery. Jeszcze jedną rzeczą, o którą warto tutaj wspomnieć, są stricte powiązane z językiem c właściwości. Właściwości to specjalnego rodzaju elementy składowe klasy, które upraszczają enkapsulację. Także dla przykładu, jeżeli w tej klasie bank account mielibyśmy jakieś inne pole prywatne, na przykład typu string o nazwie name i dla niego chcielibyśmy utworzyć setter jak i getter, to musielibyśmy utworzyć najpierw na setter, czyli set name, do którego przekazalibyśmy wartość name i w implementacji tego setera do naszego pola prywatnego name przypisalibyśmy tą wartość name, a następnie, tworząc getter, utworzylibyśmy metodę, która zwraca wartość typu string o nazwie getName, a w swojej implementacji po prostu zwrócilibyśmy prywatne pole name w ten sposób. I oczywiście, tutaj, na przykład, w setterze moglibyśmy dodać jakieś reguły walidacji, ale do uproszczenia, zostawmy taką implementację. Także przy takiej implementacji klient konta bankowego mógłby ustawić nazwę tego konta używając metody setName, do której przekazałby jakąś wartość, na przykład są bank account, a następnie getter'em pobrać tą samą wartość. Oczywiście w ten sposób możemy tworzyć setery oraz getery, ale C-Sharp upraszcza ten proces poprzez właśnie właściwości. Także jeżeli miałbym zastąpić te kilka linijk, jedną linijką, to mógłbym to zrobić w następujący sposób. Także może zakomentuję te liniki i zamiast tego utworzymy publiczne property typu string o nazwie name z dużej litery, dla którego mielibyśmy getter oraz setter w ten sposób. Także zobacz, że mimo tego, że mam tylko jedną linijkę, to tak naprawdę po tym linkom kompilator utworzy pole prywatne, następnie utworzy dla niego getter oraz setter. Także tak naprawdę jest to uproszczony zapis tych zakomentowanych liniek, które mieliśmy poprzednio. przy takiej implementacji klient naszego konta bankowego będzie w stanie po prostu odnieść się do właściwości name i tu właśnie tutaj ustawić jakąś wartość. to bank account, a następnie tą samą wartość mógłby wypisać do konsoli. Poprzez odniesienie się do po prostu bankaccount.name w ten sposób. Następną bardzo ważną cechą programu obiektowego jest dziedziczenie. Dziedziczenie to mechanizm, w którym jedna klasa nabywa właściwości, czyli np. metody oraz pola, innej klasy, po której dziedziczy. Dzięki dziedziczemu możemy ponownie wykorzystywać pola i metody istniejącej klasy bez konieczności jej ponownej implementacji. Jeżeli chodzi o analogię do życia realnego, to możemy sobie wyobrazić dziedziczenie jako przejmowanie cech po rodzicach. Tak, czyli na przykład po rodzicach możemy przejąć kolor oczu, kształt nosa, kolor włosów czy jakieś charakterystyczne rysy twarzy. A w programowaniu ten mechanizm wygląda podobnie. Klasa, po której dziedziczymy jest nazywana klasą bazową lub często nazywana superklasą lub też klasą rodzicem. Natomiast klasa, która dziedziczy po klasie bazowej, jest nazywana subklasą lub klasą dzieckiem. Możemy dziedziczyć metody oraz właściwości po naszej klasie bazowej, dzięki czemu nie jesteśmy zmuszeni do ich ponownej implementacji. I oczywiście oprócz tego możemy dodawać nasze własne implementacje do klas dziedziczących po klasie bazowej i w ten sposób rozszerzać właśnie klasy bazowe. Także w naszym przykładzie załóżmy, że będziemy chcieli mieć dwa typy konta. Pierwszym typem konta będzie konto personalne, a drugim typem konta będzie konto firmowe. Oczywiście te dwa typy konta powinny już mieć te właściwości, jakie ma nasza klasa bazowa bank account. Czyli każde konto musi mieć swoją nazwę oraz balans, a do balansu mamy dwie metody ustawiania wartości, czyli make deposit oraz make withdrawal. I oprócz tego, każde konto jest w stanie zwrócić jego balans poprzez getter getBalance. Także abyśmy byli w stanie bez powielania kodu utworzyć dwie klasy dla konta prywatnego oraz firmowego, możemy sobie dodać do naszego projektu najpierw klasę personalBankAccount, która będzie dziedziczyć właśnie po tej klasie bazowej bankAccount. A w C dziedziczenie oznaczamy w ten sposób, Czyli przy deklaracji nazwy klasy damy znak dwukropka, a następnie nazwy klasy, po której chcemy dziedziczyć. I z założenia możemy dziedziczyć tylko po jednej klasie bazowej. Także mając już taką implementację, mimo tego, że w deklaracji metody Personal Bank Account nie mamy praktycznie nic, to jeżeli przejdę do programu i chciałbym zastąpić nasz podstawowy typ konta bankowego, czyli Bank Account na Personal Bank Account w ten sposób. To jak widzisz, mimo zmiany typu konta na konto prywatne, to nadal jestem w stanie wykonać wszystkie te rzeczy, które mieliśmy poprzednio ze zwykłym kontem. A gdzieś tak, ponieważ nasza klasa Personal Bank Account dziedziczy po bazowej klasie Bank Account, przez co wszystkie właściwości, pola oraz metody zostały automatycznie przekazane do tej klasy Personal Bank Account. Oczywiście tutaj moglibyśmy rozszerzać implementację bazowej klasy, czyli dodalibyśmy na przykład jakąś publiczną metodę na przykład o request personal loan. Z jakąś prostą implementacją making request. I z taką rozszerzoną implementacją w naszej klasie program moglibyśmy się po prostu odnieść do tej metody. Wywołując na naszej zmiennej bank account metodę Request Personal Loan. I oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy utworzyli inną klasę, reprezentującą konto firmowe. Czyli nazwijmy ją Company Bank Account. I ta klasa również mogłaby dziedziczyć po klasie bazowej, jaką byłaby klasa Bank Account. I tutaj oczywiście moglibyśmy dodać jakąś własną implementację. Na przykład dodalibyśmy metodę takeClone z wartością Amount i tutaj mielibyśmy dodatkową implementację tej metody. Także w ten sposób, wykorzystując klasę bazową, jaką była klasa BankAccount, jesteśmy w stanie z tej klasy dziedziczyć w dowolnej ilości klas. Przez co wszystkie te klasy będą miały te same właściwości, jak jej pola i metody z klasy bazowej. Czyli w naszej klasie program. Możemy teraz zastąpić zarówno konto na Personal Bank Account, jak i na Company Bank Account. I przez to implementacja, która znalazła się w klasie bazowej, pozostaje bez zmian. Oprócz tego możemy wykorzystać metody, które są stricte powiązane z konkretnym typem subklasy. A więcej na temat dziedziczenia opowiadam w moim kursie C Podstaw, także również zapraszam się do tego kursu. Następną bardzo ważną cechą w programowaniu obiektowym jest polimorfizm. Polimorfizm w definicji to wielopostaciowość, czyli jest to mechanizm, który pozwoli nam w trakcie wykonywania programu dla obiektu typu bazowego wykonać różne implementacje w zależności od konkretnego typu subklasy. Także jeżeli miałbym porównać polimorfizm do jakiegoś przykładu z życia wziętego, to moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli traktujemy auta Rowery, jak i motory, jako środki transportu, to każdy środek transportu jest w stanie przetransportować się z punktu A do punktu B. Także polimorficznie, czyli w zależności od konkretnej implementacji, tą czynność transportu z punktu A do punktu B będziemy w stanie wykonać, w zależności czy jest to auto, rower czy motor. A jeżeli chodzi o nasz program, to załóżmy, że mając różne typy konta, tak jak Personal Bank Account oraz Company Bank Account. To właśnie, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj konta, nasza metoda do pobierania pieniędzy z konta powinna zachować się inaczej. Aktualnie wygląda w ten sposób: po prostu w klasie bazowej, czyli bank account, sprawdzamy, czy wartość, którą chcemy pobrać, jest mniejsza od zera. Jeżeli tak, to wyrzucamy wyjątek, a jeżeli nie, to zmniejszamy stan naszego konta o tą konkretną wartość. A co jeżeli takie zachowanie mogłoby być dostępne tylko dla konta firmowego. Czyli dla konta firmowego bylibyśmy w stanie się zadłużyć, przez co nasz balans byłby ujemny. Aby takie zachowanie osiągnąć, to właśnie wykorzystamy sobie polymorfizm, który sprawi, że podczas trwania programu, przy wywołaniu metody make withdrawal, to w zależności od typu, czy wywołamy tę metodę na typie Personal Bank Account, czy Company Bank Account, to konkretna implementacja zostanie wywołana. Pierwszym krokiem, aby tego dokonać, jest użycie słówka kluczowego virtual. Tego słówka używamy przy deklaracji metody, czyli w naszym przypadku będzie to public virtual void make makeWithdrawal. I taką deklarację sobie zostawimy w naszej klasie bazowej. A teraz, jeżeli przejdziemy do kasy personal bank account, to jesteśmy w stanie tą wirtualną metodę nadpisać. I w tym celu musimy użyć słówka kluczowego override w ten sposób, czyli będzie to Metoda public, override, void, make withdrawal, która przyjmuje ten sam parametr. Także w subklasie to tutaj słowem kluczowym jest po prostu słowo kluczowe, override. I teraz jesteśmy w stanie dodać naszą własną implementację. Także możemy sobie tutaj wypisać do konsoli jeszcze personal bank account withdrawal. A następnie chcieliśmy sprawdzić, czy dla tego typu konta, jeżeli wybierzemy konkretną wartość, to czy przypadkiem nie zadłużymy się? Tak, aby to zrobić, musielibyśmy odnieść się do wartości jej balans i sprawdzić, czy balans pomniejszony o wartość, którą chcemy pobrać, jest mniejszy od zera. Jeżeli tak, to jest to stan naszego programu, w którym nie powinien się on znaleźć. Czyli podobnie, moglibyśmy tutaj wyrzucić jakiś wyjątek mówiący o tym, że personal bank account cannot go in depth. Także w ten sposób wyglądałaby implementacja metody make withdrawal dla naszej subklasy Personal Bank Account, Ale mamy tutaj jeszcze jeden błąd kompilacji informujący o tym, że pole balance jest niedostępne w klasie Personal Bank Account. A gdzieś tak ponieważ jest ono zadeklarowane jako prywatne w klasie bazowej, a pole prywatne są tylko dostępne w tej danej klasie. A jeżeli chcielibyśmy się do tego pola odnieść w klasie dziedziczącej po tej klasie bank account i jednocześnie nie zezwalać na dostęp z zewnątrz, to zamiast private możemy użyć słowa kluczowego protected. W ten sposób nadal będziemy chronić dostęp do tego pola z zewnątrz, ponieważ nie jest ono publiczne. A przy takiej implementacji w klasie personal bank account, czyli bezpośrednio w klasie, która dziedziczy po tej klasie bank account, jesteśmy teraz w stanie. Odnieść się do tego pola balance w dowolny sposób. Ok, także w ten sposób będzie wyglądała implementacja metody makeWithDrawal, którą nadpisaliśmy sobie słówkiem kluczowym Override. A jeżeli chodzi o implementację dla klasy Company Bank account, to tutaj również jesteśmy w stanie nadpisać tą metodę makeWithDrawal, dla której na przykład wypiszemy sobie makeWithDrawal for Company bank account. A następnie moglibyśmy mieć tutaj dowolną implementację dla tego rodzaju konta. Także teraz przy takiej implementacji w programie, jeżeli mielibyśmy jakąś metodę, która zwróciłaby dowolnego rodzaju konto, także może utworzę to jest też metodę typu, która zwróci obiekt typu bank account. Nazwijmy ją get bank account. To załóżmy, że najpierw naszym konto bankowym byłoby jakieś personalne konto bankowe, czyli personal bank account, dla którego złożylibyśmy najpierw depozyt z wartością 1000, a następnie takie konto chcielibyśmy zwrócić z tej metody. Przy okazji, zauważ, że użyłem tutaj słowa kluczowego var, pod które po prostu kompilator podstawi konkretny typ danej zmiennej. Oczywiście w tym przykładzie Zamiast słowa kluczowego war, kompilator postawi tutaj typ Personal Bank Account. Ok, także mając taką implementację, jeżeli w metodzie main pobrałbym pod zmienną typu Bank Account nazwę Bank Account wynik z wywołania metody Bank Account, to jeżeli na tej zmiennej wywołam metodę Make Withdrawal, do której spróbuję przekazać wartość 1100 w ten sposób to właśnie dzięki polimorficznemu wywołaniu tej metody zostanie wywołana implementacja z klasy PersonalBankAccount. Także jeżeli uruchomimy program w takiej implementacji, to w konsoli dostajemy informację, że jest to PersonalBankAccountWithdrawal, a następnie został wyrzucony exception, mówiąc o tym, że PersonalBankAccount cannot go in depth. A jeżeli pod zmienną klasy bazowej, czyli pod klasą Czyli pod zmianą Bank Account, kryłby się obiekt klasy Company Bank Account, czyli zauważy, że tutaj podmieniłem obiekt typu Bank Account na Company Bank Account, to przy takiej implementacji zostanie polimorficznie wywykonana metoda z klasy Company Bank Account, i tutaj nie ma już żadnego problemu. Wyjątek nie został wyrzucony, a w konsoli dostaliśmy informację o tym, że, że pobrano pieniądze z konta bankowego. Także w ten właśnie sposób za pomocą klasy bazowej oraz słówka kluczowego virtual jesteśmy w stanie utworzyć metodę, którą następnie jesteśmy w stanie napisać, używając słowa kluczowego override, przez co podczas tworzenia programu, jeżeli operujemy na zmiennej subklasy, która jest traktowana jako typ bazowy, to implementacja konkretnej metody zostanie wywołana odpowiednio z konkretnej subklasy. A jeżeli usunąłbym te słowo kluczowe override, jak i virtual, z klasy bazowej, to przy takiej implementacji, mimo tego, że nasze konto jest typu Company Bank Account, to w konsoli nie pokazało się nic, ponieważ została wywołana metoda makeWithdrawal z klasy bazowej, w której nie mieliśmy żadnego console loga. Także abyśmy byli w stanie wywołać te metody polimorficznie, to musimy mieć tutaj te słowa kluczowe virtual w klasie bazowej i odpowiednio słowa kluczowe override w klasach pochodnych. Ostatnim zagadnieniem, jeżeli chodzi o filary programowania obiektowego, jest abstrakcja. Abstrakcja to dość ogólne pojęcie, które możemy zastosować na wielu poziomach. Klasa może być abstrakcją, ukrywając szczegóły implementacji swojej funkcjonalności. Cały moduł, czyli zbiór klas, które tworzą funkcjonalność, również może być abstrakcją dla innego modułu, poprzez udostępnianie tylko konkretnych interfejsów, z których można korzystać. Jeżeli mielibyśmy przenieść to pojęcie abstrakcji do życia realnego, to tak naprawdę na każdym kroku spotykamy się z jakiegoś rodzaju abstrakcją. Najprostszym przykładem może być pilot do telewizora. Dla nas, jako dla użytkowników, to tylko kilka przycisków, ale pod spodem kryje się sporo komponentów, które są odpowiedzialne za komunikację z telewizorem i odbieranie sygnału. Innym przykładem mógłby być na przykład ekspres do kawy. Klikamy jeden guzik, a po chwili dostajemy gorące latę, bez konieczności znania sposobu, w jaki ta kawa została stworzona. Także może dla przykładu, w naszym programie utworzymy sobie klasę, której zadaniem będzie abstrakcja wysyłki wiadomości e-mail. Ale najpierw zaimplementujemy ją bez abstrakcji tej funkcjonalności, a następnie lekko zmodyfikujemy. Także zadaniem tej klasy będzie wysyłka wiadomości e-mail. Aby to zrobić, będziemy musieli połączyć je z serwerem SMTP, następnie podać jakieś dane do logowania, wysłać wiadomość, oraz następnie rozłączyć się z tym serwerem. Także w naszym programie utworzę nową klasę, nazwę na przykład e-mail sender. I dla tych czterech kroków utworzymy sobie dla uproszczenia cztery metody. Najpierw metodę do połączenia z serwerem SMTP, czyli connect to SMTP server. A w implementacji tej metody po prostu do konsoli wypiszemy connecting to SMTP server w ten sposób. Następnie drugim krokiem w tej funkcjonalności będzie podanie danych do logowania się na ten serwer. Także w tym celu. Utworzymy drugą publiczną metodę typu void o nazwie na przykład insert credentials. I tutaj po prostu wypiszemy sobie inserting credentials. Trzecim krokiem będzie już wysyłka samej wiadomości email. Także tutaj możemy sobie utworzyć publiczną metodę typu void o nazwie send email, do której przekażemy dwa parametry. Niech to będzie string title, oraz string body. Może jeszcze jako trzeci parametr dodamy też odbiorcę. czyli string to. A w implementacji tej metody wypiszemy sobie sending email to i przekażemy wartość to, następnie title oraz body w ten sposób. I ostatnim krokiem. Byłoby rozłączenie się z serwerem SMTP, także dlatego utwórzmy już tę metodę typu void o nazwie disconnect. A w implementacji tej metody po prostu wypiszemy sobie do konsoli disconnected from the server. Ok, także mając taką klasę i moje sender, której zadaniem jest wysyłka wiadomości e-mail, w żaden sposób nie jest ona abstrakcyjna, jeżeli chodzi o wysyłkę wiadomości e-mail, ponieważ klient tej klasy email sender, czyli najpierw na to byłaby to klasa program, musiałby najpierw utworzyć jakąś zmienną typu email sender, następnie w odpowiedni sposób wywołać kolejne metody, tak, czyli najpierw musiałby on połączyć się do serwera SMTP, wywołując metodę connect to SMTP server, następnie musiałby on wywołać metodę dla drugiego kroku, jaki byłaby insert credentials, i dopiero w trzecim kroku Byłby on w stanie wysłać wiadomość e-mail, do której przekazałby trzy parametry: odbiorcę, tytuł oraz ciało wiadomości. A poza tym musiałby jeszcze zamknąć połączenie, wywołując metodę disconnect w ten sposób. Ponieważ, jeżeli klient nie wywołałby tych czterech metod w odpowiedniej kolejności, to prawdopodobnie nie byłby on w stanie wysłać takiej wiadomości. Także takie podejście nie jest podejściem abstrakcyjnym. Jedyne, co chcemy, aby klient zrobił, to po prostu wywołał metodę sendemail w ten sposób, bez konieczności znania implementacji szczegółowej tej klasy. Także od strony klienta chcemy po prostu wywołać metodę sendemail, do której przekażemy odbiorcę tytuł oraz ciało wiadomości. Tak, aby coś takiego osiągnąć, to wrócimy do klasy EmailSender i następnie. Chcemy, aby jedyną publiczną metodą była metoda send email. Także resztę metod z tej kasy możemy uczynić prywatnymi, zamieniając słowo kluczowe public na private. I oczywiście nadal ich potrzebujemy, ale teraz możemy już je schować pod abstrakcją wywołania metody send email. Także w metodzie send email wywołamy odpowiednio te trzy metody, czyli connect to SMTP server, następnie insert credentials. A po wysłaniu wiadomości e-mail rozłączylibyśmy się z serwerem, wywołując metodę disconnect w ten sposób. Także przy takiej implementacji, nasza klasa E-mail Sender jest już teraz abstrakcją dla wysyłki wiadomości e-mail, ponieważ mimo tego, że ten cały proces wysyłki wiadomości e-mail składa się z kilku kroków, to klient tej kasy widzi tylko implementację jednej metody, jaką jest metoda sendEmail. I to właśnie przez nią udostępniamy tą funkcjonalność. Także przy takiej implementacji, jeżeli uruchomimy program, to w konsoli pokażą nam się cztery poszczególne kroki, które zostały schowane za abstrakcją metody send email. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o konieczne zagadnienia przed poznaniem wzorców projektowych. Ale jeszcze jedną rzeczą przed wzorcami będzie zapoznanie się pokrótce z UML, ponieważ będziemy wykorzystywać UML-a do przedstawienia w sposób graficzny konkretnych wzorców projektowych. Unified Modeling Language, czyli w skrócie ML, to zunifikowany język modelowania. Jest to język półformalny, wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów za pomocą słów i obrazów. Może on być używany np. do modelowania systemów oprogramowania, systemów biznesowych lub dowolnego innego rodzaju systemu. Szczególnie godne uwagi są wykresy graficzne, np. diagramy przypadków przy użyciu ich patykowych obrazków lub szeroko stosowane diagramy klas. W naszych przykładach posłużymy się UML-em do przedstawiania w graficzny sposób diagramów klas. Także zanim przejdziemy do przykładów, to mówimy sobie pokrótce najważniejsze składniki diagramów klas. Najprostszym przykładem jest po prostu diagram pojedynczej klasy, który możemy przedstawić następująco. Mamy tutaj w czworokącie przedstawioną klasę, gdzie od góry jest podana jedna nazwa, czyli w tym przykładzie jest to po prostu klasa shape. W następnej sekcji mamy pola lub też właściwości klasy, dla których najpierw określamy nazwę, następnie po dwukropku jej typ. W trzeciej sekcji przedstawiamy metody danej klasy, w tym przykładzie mamy tylko jedną metodę i jest to metoda render, która nie przyjmuje żadnego parametru i nic nie zwraca, także będzie to po prostu metoda typu void. A jeżeli zwracałaby ona jakąś wartość, to po dwukropku za nawiasami określilibyśmy typ zwracanej wartości. A jeśli ta metoda przyjmowałaby jakieś parametry, to te parametry moglibyśmy umieścić w nawiasach tej metody. Zwróćcie uwagę, że dostęp do pól oraz metod możemy zdefiniować na trzy różne sposoby. Pole lub metoda może być prywatna, reprezentowana znakiem minus, może być chroniona, czyli dostępna w danej klasie oraz w klasie dziedziczącej po tej klasie, reprezentowana znakiem hash. A jeżeli będzie ona publiczna, no to, no to przy deklaracji takiego pola czy też metody, dodamy sobie znak plusa. Także w taki sposób Reprezentuje się prosty diagram UML dla pojedynczej klasy, która ma dwa pola prywatne, jedno chronione oraz jedną publiczną metodę. Także przechodząc dalej. W taki sposób reprezentujemy dziedziczenie na diagramie UML. Mamy tutaj zadeklarowane dwie klasy. Pierwszą klasę Shape, a następnie klasę Circle, która rozszerza, czy też dziedziczy po klasie bazowej Shape. I reprezentując to graficznie w UML-u mamy po prostu odniesienie od klasy Circle do klasy Shape poprzez taką strzałkę z linią ciągłą, a ta strzałka jest zakończona takim trójkącikiem. Następnie jeżeli chodzi o, czy też o implementację interfejsów, to w takim przykładzie diagram będzie bardzo podobny. Nasza klasa, która implementuje interfejs, będzie miała na diagramie strzałkę do tego interfejsu również zakończona trójkątem, która również jak poprzednio będzie zakończona trójkątem. Z tym że drobna różnica jest taka, że poprzednio jeżeli klasa rozszerzała klasę bazową, to linia tej strzałki była ciągła, a w tym przypadku implementując interfejs, ta linia jest przerwana. Także z tego diagramu powinniśmy być w stanie odczytać, że klasa Class implementuje interfejs IDisposable. Przechodząc dalej, mamy kompozycję obiektów i tutaj, przez kompozycję, rozumiemy to, że jakaś klasa zawiera elementy innej klasy. Z tym, że te elementy innej klasy mogą być tylko i wyłącznie w kontekście tej konkretnej klasy pierwotnej. Także, w tym przykładzie, jeżeli mamy klasę np. Invoice, reprezentującą jakąś fakturę, to jeżeli na tej fakturze chcemy zawrzeć jakieś pozycje na konkretnej fakturze, no to będziemy je prezentować jako listę obiektów typu Line Item i taką zależność będziemy reprezentować jako kompozycję, a w diagramie UML nasza klasa invoice będzie wskazywać na klasę line item poprzez szczałkę z przerwaną linią i dodatkowo będzie miała na drugim końcu tej szczałki wypełniony grot w postaci diamentu. Jest to bardzo drobny szczegół, jeżeli chodzi o wypełnienie tego diamentu, ponieważ jeżeli przejdziemy dalej z kompozycji do agregacji, to tutaj ten diagram jest bardzo podobny do poprzedniego, z tym, że właśnie grot jest niewypełniony i taki właśnie diagram reprezentuje zależność kompozycji. Także jeżeli chodzi o kompozycję, to ponownie jakaś klasa, na przykład klasa city, może zawierać listę obiektów typu resident, z tym, że obiekty typu resident nie są zobligowane tylko do istnienia wewnątrz klasy city. I właśnie przez to rozumiemy kompozycję. Także w takim przykładzie, ponownie na diagramie UML, nasza klasa city będzie wskazywać, na agregację elementów Resident, a niewypełnionym grotem oznaczymy naszą klasę city. Następnie możemy przejść do referencji, i tutaj, po prostu, jeżeli jakaś klasa wykorzystuje jakiś obiekt dowolnej jej klasy, to będzie w pewien sposób od niej zależna. W tym przykładzie mamy dwie klasy, klasę document oraz klasę printer, i klasa printer w jednej ze swoich metod przyjmuje jako parametr obiekt typu document. Także jest ona zależna od Klasy Document, a taką zależność będziemy reprezentować jako strzałkę na diagramie UML z przerywanymi liniami. Taką zależnością może być parametr do metody lub jeżeli jakaś metoda w klasie Printer zwracałaby obiekt typu Document, no to wtedy też mielibyśmy zależność do, do takiej klasy Document. Także podsumowując, dla diagramów klas możemy wyróżnić trzy różne typy zależności. Najpierw implementacja interfejsów, czy też dziedziczenie po klasie bazowej. Będziemy reprezentować poprzez strzałki, które w swoim grocie będą miały prostokąt. I tutaj możemy jeszcze wyróżnić dwa przypadki. Implementację interfejsów będziemy reprezentować przez strzałkę z przerywaną linią. A rozszerzenie klasy bazowej będziemy reprezentować przez strzałkę z linią ciągłą. Następnie mamy agregację oraz kompozycję, które będziemy reprezentować przez strzałkę wskazującą na obiekt, który jest agregowany. Po drugiej stronie przerywanej linii będziemy mieć diamentowy grot, który jest wypełniony dla kompozycji oraz pusty dla agregacji. I ostatnim typem zależności na diagramach klasowych będzie po prostu zależność dowolnej referencji, którą będziemy przedstawiać w sposób takiej prostej, przerywanej strzałki, wskazując na klasę, od której konkretna klasa będzie zależna. A poza tym możemy jeszcze wyróżnić różnego rodzaju dostępy do pól lub metod poprzez znaki minus, hash oraz plus, gdzie minus będzie reprezentował pola lub metody prywatne, hash będzie reprezentował pola lub metody chronione, a plus będzie reprezentował pola lub metody publiczne. W tym kursie omówimy sobie najpopularniejsze wzorce projektowe. Ale zanim przejdziemy do ich szczegółów, to odpowiem sobie na pytanie, czym w ogóle są wzorce projektowe i do czego mogą nam posłużyć. Wzorce projektowe to typowe rozwiązania problemów, które często można napotkać przy projektowaniu programowania. Można by powiedzieć, że są one swojego rodzaju szablonami, które można dostosować, aby rozwiązać powtarzający się problem w kodzie. Nie można jednak wybrać wzorca i po prostu wkleić go do programu, jak bibliotekę czy jakąś funkcję zewnętrzną. Wzorce projektowe nie są konkretnymi kawałkami kodu, ale bardziej ogólną koncepcją czy też strukturą projektowania klas, pozwalającą rozwiązać dany problem. Także stosując wzorzec projektowy, musimy w odpowiedni dany sposób dopasować go do naszego problemu. Często wzorce projektowe myli się z algorytmami, ponieważ obie koncepcje opisują typowe rozwiązanie jakiegoś powtarzalnego problemu. Algorytm jednak definiuje konkretne czynności, które prowadzą do rezultatu a wzorzec projektowy to wysokopoziomowy opis rozwiązania. Także stosując ten sam wzorzec w różnych projektach, kod będzie miał podobną strukturę, ale nie będzie dokładnie taki sam. Każdy wzorzec projektowy powstał w jakimś celu. Celem jest przeważnie znalezienie rozwiązania problemu w kodzie, czy też utworzenie rozszerzalnego kodu dla konkretnych funkcjonalności. W 1995 roku czterech autorów Czyli tzw. Tak Banda Forga, czy też z angielskiego Gang of 4, wydała książkę, w której opisano 23 wzorce projektowe, pozwalające poradzić sobie z różnymi problemami związanymi z projektowaniem obiektowym. Książka ta szybko stała się bestsellerem i po dziś dzień jest używana jako referencja w wielu projektach. Właśnie z tej książki omówimy sobie najpopularniejsze wzorce projektowe na przykładach. Także teraz być może zastanawiasz się, po co w ogóle uczyć się wzorców projektowych. Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie da się pracować jako programista bez znajomości wzorców projektowych. Znając wzorce projektowe, w prosty sposób skomunikujesz się z innym programistą, wskazując na konkretny problem i segurując rozwiązanie, że np. tutaj możemy zastosować strategię, a tutaj dekorator. A programista, który to usłyszy, będzie w stanie wyobrazić sobie takie rozwiązanie bez wyjaśniania szczegółów implementacji. Wystarczy, że on również zna zasadę działania danego wzorca projektowego. Drugim benefitem znania wzorców projektowych jest to, że podczas implementacji konkretnej aplikacji, prędzej czy później, napotkamy się na problem, który został już rozwiązany przy pomocy jakiegoś wzorca. Także kojarząc, jaki wzorzec rozwiązuje ten problem, nie tracimy czasu na wymyślenie koła na nowo. Jeżeli chodzi o klasyfikację wzorców projektowych, to mimo że każdy z nich ma inny cel, to możemy je podzielić na trzy powiązane kategorie: wzorce kreacyjne, Służą do tworzenia obiektów w elastyczny sposób przez reużywalny kod. Wzorce strukturalne służą do zdefiniowania referencji między obiektami, tak aby nasz kod był jak najbardziej rozszerzalny. Oraz trzecią kategorią są wzorce behawioralne. Zajmują się one komunikacją oraz podziałem odpowiedzialności pomiędzy obiektami. Zaczniemy sobie omawianie wzorca strategii. Od jej definicję oraz celu. Także strategia jest to behawioralny wzorzec projektowy, który definiuje rodzinę wymiennych algorytmów i kapsukuje je w postaci klas. Jednocześnie umożliwia wymienne stosowanie każdego z nich w trakcie działania aplikacji. Także zastanówmy się, jaki problem strategia może nam rozwiązać. No, załóżmy, że tworzymy aplikację, która służy do nawigacji. Czyli takim przykładem odniesienia byłaby aplikacja Google Maps, w której to wpisujemy punkt A oraz punkt B i właśnie ta aplikacja powinna wyznaczyć trasę z punktu A do punktu B. Także załóżmy, że jestem w Krakowie przy Politechnice Krakowskiej i chcę, żeby ta aplikacja wyznaczyła mi trasę do kebaba pod 13. Także jako punkt A wpisuję Politechnikę Krakowską, a jako punkt B wpisuję kebab pod 13, po czym ta aplikacja prezentuje mi następujące rezultaty. Pierwszym rezultatem będzie trasa z punktu A do punktu B, przy użyciu samochodu. Jak widzisz, nawet przy takiej opcji mamy dwie możliwości. Czasami Google Maps definiuje trasy najkrótsze oraz najszybsze, ponieważ nie zawsze muszą się one pokrywać. Ale jeżeli tej trasy nie chciałbym pokonać samochodem, to równie dobrze mógłbym wybrać rower jako środek transportu, przez co Google Maps automatycznie zmieni trasę i dopasuje do aktualnego środka transportu. W ten sam sposób, jeżeli wybrałbym: Opcję piechotą, tak jak widzisz, dostaniemy trzecią opcję zasugerowaną przez Google Maps. Także każda z tych opcji jest swego rodzaju strategią, czy też algorytmem, który jest wyznaczany na podstawie wyboru użytkownika, tak? Czyli, jeżeli wybierzemy trasę samochodem, to dostaniemy wynik z algorytmu dla trasy samochodu, i analogicznie, jeżeli wybierzemy trasę dla roweru, czy też trasę na piechotę, to dostaniemy odpowiednio przetworzone rezultaty. Dla tych opcji. Także każdą z tych tras możemy nazwać algorytmem czy też strategią. I właśnie taki problem pomoże nam rozwiązać wzorzec strategia. Także jeżeli chodzi o rozwiązanie, to naszą bazową klasą, czy też naszym kontekstem, będzie klasa o nazwie map, której zadaniem będzie utworzenie ścieżki z punktu A do punktu B, gdzie dany punkt jest po prostu koordynatą na mapie. Także możesz na chwilę zatrzymać to wideo i zastanowić się, w jaki sposób możemy wyabstrahować implementację tych trzech algorytmów, czy też tych trzech strategii dla trasy roweru, piechoty, czy też auta. A jeżeli Twoim pomysłem było mniej więcej coś takiego, czyli klasa map miałaby publiczną metodę CreateRoute oraz trzy prywatne metody dla poszczególnego algorytmu, no to nie jest to strategia. Tutaj klasa map byłaby odpowiedzialna za wyznaczania każdej trasy z osobną własnoręcznie. Jeżeli chcielibyśmy dodać jeszcze inną strategię, czy też inny algorytm wyznaczania trasy, na przykład dla Hulajnogi. To przy takim podejściu musielibyśmy również zmieniać klasę Map. Także zamiast tego, co możemy zrobić, to wyabstrahować jakiś interfejs tutaj na przykład nazywany IRouteStrategy, który swojej implementacji. Miałby metodę createRoute z tą samą definicją, co nasza klasa Map. I teraz nasza klasa Map będzie agregować tą abstrakcję, po to właśnie, aby oddelegować konkretną implementację do innych klas. Także nasza klasa Map nadal posiada publiczną metodę createRoute, która również przyjmuje dwie koordynaty. I to właśnie w jej implementacji będziemy wywoływać metodę createRoute z naszej strategii która jest typu iRouteStrategy. I teraz, żeby utworzyć trzy konkretne strategie, czyli strategie dla auta, roweru czy piechoty, wystarczy, że utworzymy trzy klasy, które będą implementować właśnie iRouteStrategy i każda z nich będzie implementowała swój konkretny algorytm, czy też strategię. Także w ten sposób, jeżeli do naszej klasy map dostarczymy konkretną implementację pod postacią abstrakcji I -Route Strategy, to funkcjonalność wyznaczania trasy w naszej mapie nadal będzie zachowana i jednocześnie będzie rozszerzalna, ponieważ jeżeli doszłaby nowa strategia, np. strategia dla hulajnogi, to w żaden sposób nie będziemy musieli zmieniać klasy map, ponieważ wystarczy, że utworzymy nową klasę strategii, która będzie implementować interfejs iRouteStrategy, a następnie taki obiekt klasy dostarczymy do klasy map. Do klasy map możemy taką strategię dostarczyć na kilka sposobów. Jednym najbardziej popularnym jest po prostu wstrzyknięcie strategii przez konstruktor, a innym sposobem może być ustawienie strategii przez publiczny setter. Także w taki właśnie sposób działa strategia. Także może przejdźmy do jej implementacji. Ok, jeżeli chodzi o implementację wzorca strategii, to w naszym przykładzie może zaczniemy od utworzenia interfejsu abstrakcji, czyli od dodania irouteStrategy. Także do projektu dodam nowy interfejs o nazwie irouteStrategy, który będzie posiadał tylko jedną definicję metody, a konkretnie będzie to metoda createRoute zdefiniowana w następujący sposób. W tym przykładzie określimy, że będzie to typ void, tylko po to, aby uprościć ten przykład, ale w prawdziwym przykładzie z tej strategii moglibyśmy na przykład zwrócić jakiś rezultat w postaci koordynat czy też instrukcji nawigacji. Ok, także nazwijmy naszą metodę create route. I ta metoda będzie przyjmowała dwa parametry typu coordinate. I tego typu jeszcze nie mamy w naszym programie, ale zaraz go utworzymy. Także może najpierw nazwijmy pierwszy parametr jako, jako startową koordynatę. O nazwie np. Na start oraz drugi parametr, również typu coordinate, o nazwie end. Czyli nasz interfejs iRouteStrategy będzie zawierał tylko jedną definicję metody createRoute, która przyjmuje dwa parametry typu coordinate. Także może teraz do naszego projektu dodamy tą właśnie klasę, czyli utworzymy jeszcze jeden plik o nazwie coordinate. I ta kasa będzie zawierała dwie property typu double o nazwie long oraz lat. Te dwie wartości będą reprezentować szerokość oraz długość spłużonej geograficznej. Ok, także mamy naszą definicję interfejsu iRouteStrategy oraz utworzoną klasę coordinate. Możemy teraz przejść do implementacji konkretnych strategii. Czyli po prostu dodamy sobie klasy, które będą implementować ten interfejs, oraz każda z nich, w zależności od swojej implementacji, będzie wykonywała konkretną strategię, czy też inaczej nazywając algorytm. Także dodam sobie tutaj po kolei trzy klasy. Może zaczniemy od klasy Walk Strategy. I ta klasa będzie implementować interfejs iRouteStrategy, która wymusza od nas, żebyśmy zaimplementowali metodę createRoute. Oczywiście w tym prostym przykładzie nie będziemy w prawdziwy sposób implementować tych metod. Także może taką zastępczą metodą będzie po prostu wypisanie do konsoli walkStrategy. I w analogiczny sposób zrobimy to dla dwóch pozostałych klas. Także dodam osobną klasę CarStrategy, która również będzie implementować interfejs iRouteStrategy. A w implementacji metody CreateRoute po prostu do konsoli wypiszemy CarStrategy. Ostatnią strategią w tym przykładzie będzie BikeStrategy. I tutaj jeszcze raz będziemy implementować iRouteStrategy, a w implementacji metody CreateRoute po prostu wypiszemy, że ta klasa wykonuje bikeStrategy. Ok, także mamy już przygotowaną abstrakcję strategii. Mamy przygotowaną też klasę koordynaty, z której będą korzystały konkretne strategie, oraz mamy trzy strategie. Dla nawigacji auta, roweru oraz piechotą. Także teraz możemy przejść do implementacji klasy mapy, która będzie kontekstem w tym programie, i to właśnie jej zadaniem będzie wyznaczenie konkretnej trasy. Także do programu dodam klasę o nazwie Map. Jak już wiemy, ta klasa będzie miała za zadanie wyznaczyć trasę. Czyli po prostu dodamy tutaj publiczną metodę typu void o nazwie create Route, która przyjmuje dwa parametry typu coordinate. Czyli koordynata początkowa jako start oraz koordynata końcowa jako end. A jako, że mapa sama w sobie nie jest odpowiedzialna za dobieranie strategii. Czyli nie będziemy mieć tutaj żadnych warunków if sprawdzających, czy jest to strategia dla auta, roweru czy piechotą. Także po prostu do klasy map dostarczymy konkretną już implementację abstrakcji irouteStrategy. Także co możemy zrobić? To utworzyć prywatne pole typu irouteStrategy. O nazwie na przykład routeStrategy. A następnie w konstruktorze tej klasy. Przekazać jakąś konkretną implementację, którą zapiszemy pod tą prywatną zmienną. Także utworzy konstruktor, do którego przekażemy parametr iRouteStrategy, Strategy. A następnie do naszego pola prywatnego, czyli Route Strategy pod kresnikiem, przypiszemy wartość przekazaną przez konstruktor w ten sposób. Czyli nasze route strategy pola prywatnego będzie równe temu, które przekażemy przez konstruktor. Jak widzisz, w ten sposób klasa map nie jest zależna od żadnej konkretnej implementacji. Czyli nieważne, jaką strategię tutaj przekażemy przez konstruktor, to będziemy mogli użyć w taki sam sposób, wywołując konkretną implementację w metodzie createRoute w następujący sposób. Na naszej prywatnej zmiennej RouteStrategy wystarczy, że wywołamy metodę createRoute, do której przekażemy odpowiednią start oraz end w ten sposób. Także w ten sposób zaimplementowaliśmy wzorzec strategii w naszym kontekście, którym jest po prostu klasa map. I teraz w programie, w zależności od wyboru użytkowniku, ta klasa map dostanie już konkretną implementację, czy będzie to implementacja dla samochodu, roweru czy piechotom. To dla samej klasy map to nie ma znaczenia, ponieważ bazuje ona na abstrakcji iRouteStrategy. Równie dobrze moglibyśmy dodać bez problemu do naszego projektu jakieś inne implementacje strategii, czyli na przykład strategię dla hurajnogi. Wtedy wystarczyłoby, że utworzylibyśmy nową klasę, która implementuje interfejs iRouteStrategy, a nasza klasa map nie zmieniłaby się w żadnym stopniu. Także może przejdziemy do metody głównej w naszym programie. I zobaczymy w jaki sposób możemy wykorzystać konkretną strategię w naszej klasie map. Także może najpierw utworzymy sobie obiekt dla naszej wybranej strategii. Czyli pod zmienną var strategy. Załóżmy, że chcemy wykorzystać bike strategy. W tym celu po prostu utworzymy nowy obiekt typu bike strategy. A następnie w naszym programie będziemy mieć naszą mapę, którą przypiszemy pod zmienną map. I teraz do konstruktora nowej mapy Przekażemy konkretną już strategię, czyli w tym przypadku będzie to Bike Strategy. I teraz, jeżeli chciałbym utworzyć nawigację z punktu A do punktu B, no to przede wszystkim musimy mieć te dwa punkty. Także utworzymy sobie jakąś nową koordynatę, o nazwie start. Oraz nową koordynatę stop. W tym przykładzie nie podajemy żadnych. Współrzędnych Chcemy tylko zobaczyć egzekucję strategii by strategy. Także, jeżeli chciałbym wyznaczyć trasę pomiędzy start a end dla roweru, to wystarczy, że na naszej mapie wywoła metodę createRoute, do której przekaże start oraz end. Jeżeli w takiej postaci uruchomię program, to dla tych dwóch koordynat wywoła się odpowiednio strategia dla roweru. I teraz w bardzo prosty sposób, jeżeli chcielibyśmy zmienić konkretną implementację strategii, bo na przykład użytkownik przycisnął jakiś inny guzik, no to wystarczy, że zamiast dostarczyć Bike Strategy, zmienilibyśmy tą implementację na na przykład car Strategy. Reszta kodu pozostaje bez zmian. Jeżeli w takiej postaci uruchomimy program, to tym razem dla tych dwóch punktów, czyli Start oraz End, naszym wynikiem będzie strategia nawigacji dla pojazdu. Także podsumowując, wzorzec strategia pozwala nam na używanie różnych wariantów jednego algorytmu w obrębie konkretnego obiektu w trakcie działania programu. Strategia umożliwia izolację logiki biznesowej klasy od szczegółów implementacyjnych danych algorytmów, które nie są istotne w kontekście logiki biznesowej. Jeżeli w Twoim kodzie posiadasz operator warunkowy if z wieloma instrukcjami else if lub dużą instrukcję switch, których zadaniem jest wybór odpowiedniego wariantu algorytmu, to zastanów się, czy nie jest to dobre miejsce na użycie wzorca strategii. A w kontekście reguł SOLID, to strategia z jednej strony nie narusza Single Responsibility Principle, ponieważ implementacja algorytmu jest oddelegowana do konkretnej strategii, a z drugiej strony strategia wpisuje się też w regułę Open closed Principle, ponieważ nasza klasa bez żadnej modyfikacji może być rozszerzana poprzez dostarczanie nowej implementacji strategii. Fabryka z definicji to kreacyjny wzorzec projektowy, który udostępnia interfejs do tworzenia obiektów w ramach klasy bazowej. Jednocześnie pozwala podklasom zmieniać typ tworzonych obiektów. Także przeanalizujmy. Jaki problem pomoże nam rozwiązać wzorzec fabryka? Załóżmy, że tworzymy aplikację, która umożliwia użytkownikom tworzenie różnych diagramów, np. diagramów UML czy flowchartów. W tej aplikacji na każdym z tych diagramów można wstawić wiele elementów, które są niezależne od konkretnego diagramu. Czyli, przykład do diagramu UML możemy wstawić kształt kwadratu, koła czy trójkąta, i te same kształty możemy też wstawić na flowchart. Tak, aby nie powielać kodu tworzenia tych kształtów, możemy utworzyć fabrykę, która udostępni interfejs do tworzenia obiektów w ramach klasy bazowej. A to oznacza, że nasze kształty muszą mieć jakąś wspólną charakterystykę, a w tym konkretnym przykładzie moglibyśmy na przykład wydzielić położenie danego kształtu na diagramie i metodę do renderowania dla ich klasy bazowej. Mając taką klasę bazową, fabryka w jednej metodzie tworzenia kształtów będzie w stanie zwrócić dowolną implementację kształtu w zależności od potrzeb. I w ten sposób nie będziemy powielać kodu tworzenia naszych kształtów, a samą fabrykę będzie można reużywać w miejscach, gdzie jakiś kształt będzie potrzebny. Także jeżeli chodzi o rozwiązanie, czy też implementację fabryki w postaci UML, to może zacznijmy od naszych trzech kształtów, czyli od kwadratu koła i trójkąta. Każda z tych klas. Zawiera wspólne cechy, czyli położenie danego kształtu na diagramie, reprezentowanym przez x oraz y jako publiczne wartości typu int, oraz każdy z tych kształtów posiada metodę render. Także pierwszym krokiem będzie wydzielenie wspólnego interfejsu, czy też abstrakcji. I załóżmy, że dla tych trzech wartości utworzymy bazową, abstrakcyjną klasę o nazwie Shape, która będzie miała sobie te dwie właściwości, czyli metodę render. Oraz x i y. Także mając, także mając takie cztery klasy, wystarczy, że nasze trzy kształty, czyli koło, trójkąt i czworokąt, będą dziedziczyły czy też poszerzały abstrakcyjną klasę Shape. Następnym krokiem będzie utworzenie fabryki, która będzie tworzyła jakiś konkretny kształt. A jako, że tych kształtów może być kilka, to swojej implementacji. Fabryka na przykład o nazwie Shape Factory będzie przyjmowała jakąś wartość typu string, czy inum, na podstawie której zwróci odpowiedni obiekt. Czyli do fabryki wywołując metodę CreateShape, przekażemy wartość, która będzie identyfikować jakiś konkretny kształt, i następnie pod podstacią bazowej klasy, czyli pod postacią klasy Shape, zwrócimy konkretną implementację. Klient naszej fabryki będzie w stanie wywołać metodę createShape na przykład z wartością. Circle jako string, po czym fabryka zwróci nowy obiekt typu Circle pod postacią bazowej klasy Shape. Także wykorzystując tą samą metodę, będziemy w stanie zwrócić dowolny typ, który dziedziczy po klasie Shape. Także między Shape Factory a klasami, które dziedziczą po klasie Shape, mamy zależność tworzenia, ponieważ metoda createShape będzie zwracała typ bazowy Shape. Następnie w naszym diagramie mamy czwarty element. A konkretnie to już konkretny diagram, czy też po prostu klient naszej fabryki. I tutaj klient będzie po prostu używał fabryki, wywołując metodę CreateShape, do której przekaże odpowiedni typ w celu utworzenia konkretnego obiektu typu shape. Także w ten sposób prezentuje się diagram UML dla wzorca fabryka. Implementację wzorca fabryki zaczniemy od dodania klasy bazowej, czyli, do, czyli od dodania abstrakcyjnej klasy shape. Także do naszego programu dodam nowy plik o nazwie shape i w tym pliku utworzymy abstrakcyjną klasę, czyli public abstract class shape, która jak już wiemy będzie miała dwie właściwości oraz jedną abstrakcyjną metodę. Także może zacznijmy od dodania tych dwóch właściwości. Czyli, jako property typu int zadeklarujemy dwie właściwości, x oraz y. A następnie, jako publiczną, abstrakcyjną metodę, typu void, zadeklarujemy tutaj bazową metodę, którą będą współdzielić wszystkie kształty. A jako, że jest to metoda abstrakcyjna, to każdy kształt będzie musiał mieć swoją własną implementację. I tą metodę nazwiemy sobie render. Ok, mając taką klasę bazową, możemy teraz przejść do utworzenia trzech klas, które będą poszerzać czy też dziedziczyć po tej bazowej klasie Shape. Także dodam do programu kolejno klasę Circle, która dziedziczy po abstrakcyjnej klasie Shape. I tutaj kompilator wymaga od nas, abyśmy zaimplementowali metodę render. Podobne zachowanie moglibyśmy osiągnąć używając interfejsu zamiast abstrakcyjnej klasy shape. Ale wracając do naszej klasy circle, w implementacji metody render, po prostu do konsoli wypiszemy render circle. OK, teraz możemy przejść do utworzenia klasy rectangle. Czyli w nowym pliku utworzymy klasę, która również będzie dziedziczyć po klasie Shape. I tutaj ponownie musimy nadpisać abstrakcyjny metoda render. A w jej implementacji wypiszemy sobie do konsoli render rectangle. I ostatnią konkretną klasą kształtu będzie klasa Triangle, która, jak poprzednie, też będzie dziedziczyć po klasie Shape. A w implementacji metody render wypiszemy sobie do konsoli render triangle. OK, mając już teraz trzy klasy, które dziedziczą po bazowej klasie shape, możemy utworzyć fabrykę, która będzie tworzyć obiekty typu Circle, Rectangle oraz Triangle. Także dodam do naszego projektu klasę o nazwie Shape Factory. Jej zadaniem będzie tworzenie obiektów typu shape. Także utworzy tutaj publiczną metodę zwracającą obiekty typu shape. O nazwie na przykład createShape. Jako parametr musimy przekazać jakąś wartość, która w konkretny sposób określi, jaki typ kształtu chcemy zwrócić z tej metody. Także, może zanim przejdziemy do implementacji metody createShape, to utworzymy sobie enum. Które będzie określać konkretny typ kształtu. Także dodam jeszcze do naszego projektu inum o nazwie Shape type. Także nie będzie to klasa, tylko Inum. I w tym Inum, póki co będziemy mieć trzy wartości, czyli odpowiednio dla klasy Circle, dla klasy Rectangle oraz dla klasy Triangle. Ok, także mając takie Inum, Każda z tych wartości będzie w stanie określać konkretną implementację kształtu. Także wracając do naszej fabryki, teraz jako parametr do metody createShape możemy przekazać wartość inum shapeType w ten sposób, czyli shapeType o nazwie np. Na type, a następnie bazując na tej wartości będziemy w stanie utworzyć konkretny obiekt klasy shape. Także co możemy zrobić? to albo skorzystać z instrukcji switch, albo z instrukcji if, a następnie, dla przykładu switchu, będziemy operować na naszym typie kształtu, czyli wartości typu shape type, i sprawdzimy sobie, czy klient chciał kolejno dostać kształt circle. Jeżeli tak, to po prostu z metody create shape zwrócimy nowy obiekt typu circle w ten sposób. Następnie, odpowiednio, jeżeli klient żądał, kształt typu Rectangle, no to zwrócimy nowy obiekt klasy Rectangle. I trzecią opcją będzie Triangle. I w tym przypadku zwrócimy po prostu nowy obiekt klasy Triangle. A jeżeli w naszym enum ShapeType byłaby jakaś wartość, której nie obsługujemy w naszym switchu, ponieważ na przykład ktoś mógłby zapomnieć dodać implementację tworzenia nowego obiektu, no to w takim przypadku możemy wyrzucić wyjątek, po to abyśmy od razu zobaczyli, że czegoś brakuje w naszej implementacji. Także po prostu w case default wyrzucę nowy wyjątek informujący o tym, że ShapeType dla konkretnej wartości type is not handled. Ok, tak mając taką implementację fabryki, ostatnim rzeczą jest użycie jej w naszym kliencie. I tutaj dla uproszczenia klientem po prostu będzie metoda main, w której to utworzymy sobie fabrykę, czyli pod zmianą na przykład shapeFactory przypiszemy nowy obiekt klasy shapeFactory a następnie, w zależności od akcji użytkownika, czyli na przykład użytkownik klikając w ikonko koła, to nasza aplikacja, reagując na taki event, powinna wyrenderować koło. Także z naszej fabryki utworzymy sobie koło w następujący sposób: wywołując po prostu metodę CreateShape, do której przekażemy wartość Circle z naszego ShapeType. Także wynik z tej metody możemy przypisać jako wartość o nazwie Circle. Jak widzisz, mimo tego, że jest to zmienna lokalna typu bazowego typu shape, to jeżeli wywołamy na tym obiekcie metodę render, to jak się można domyślać, circle, wyrenderuje się koło, czyli w konsoli pojawi się nam render circle. I analogicznie moglibyśmy wygenerować obiekt typu triangle, czyli na przykład pod zmienną triangle, utworzymy sobie nowy obiekt. Wywołując metodę CreateShape, do której przekażemy wartość triangle w ten sposób. No i teraz, jeżeli wywołam metodę Render na tym obiekcie, to na naszym kliencie, czy też diagramie, pojawią się już dwa kształty. Koło raz Trójkąt. Także podsumowując, wzorzec fabryka oddziela nam kod który tworzy konkretne obiekty, od kodu, który faktycznie z nich korzysta. Dlatego w ten sposób będzie nam o wiele łatwiej rozszerzać kod tworzący nowe obiekty bez konieczności ingerencji w resztę kodu. Przykładowo, jeżeli chcielibyśmy do naszej aplikacji dodać nowy kształt, to wystarczy, że w metodzie CreateShape w naszej fabryce w odpowiedni sposób obsłużylibyśmy nowy case, tworząc obiekt, który musiałby dziedziczyć po bazowej klasie Shape. A w kontekście Solida fabryka spełnia Single Responsibility Principle, ponieważ jej jedynym zadaniem jest utworzenie konkretnego obiektu bazowej klasy Shape i jednocześnie bez ingerencji po stronie klienta jesteśmy w stanie poszerzyć, czy też wprowadzić do programu nowe obiekty, Dzięki czemu bez zmiany implementacji klienta będzie on w stanie poszerzyć swoją funkcjonalność. Wzorzec fasada ma bardzo prostą definicję. Jest to strukturalny wzorzec projektowy, którego celem jest stworzenie prostego interfejsu dla zestawu klas. Będziemy implementować jedną klasę, która jest powiązana z innymi klasami złożonego systemu. Zadanie fasady jest wywołać metody powiązanych z nią klas. Czyli po prostu fasada ułatwia wykonywanie złożonych funkcjonalności, korzystając z różnych obiektów, i przy tym ukrywa szczegóły implementacji. Aby opisać problem, który pomoże nam rozwiązać fasada, załóżmy, że tworzymy aplikację czy też bibliotekę której zadaniem jest przeprowadzenie skanu kodu źródłowego repozytorium GitHuba i wygenerowanie raportu. Także naszym wejściem będzie kod źródłowy z repozytorium na GitHubie, który w pierwszym kroku zeskanujemy pod kątem jakości kodu. Zapiszemy wynik z tego skanowania, a następnie przeskanujemy to samo repozytorium pod kątem bezpieczeństwa. Po to, aby mieć pewność, czy nasz kod nie jest np. Na narażony na ataki SQL Injection. Przy tym skanowaniu Również zapiszemy rezultaty, a ostatnim krokiem skanowania będzie sprawdzenie zależności projektowych. Po zapisaniu wyników ze skanowania zależności, ostatnim krokiem jest wygenerowanie raportu na podstawie tych trzech rezultatów. I przy takim podejściu, klient naszej aplikacji czy też biblioteki będzie musiał sam zarządzać tymi czterema komponentami i odpowiednio je integrować. Takie rozwiązanie jest problematyczne, ponieważ jeżeli na przykład do skanowania chcielibyśmy dodać jeszcze jeden krok, to automatycznie klient musiałby się również do tego dostosować. Także, aby rozwiązać ten problem, możemy wprowadzić do naszego systemu fasadę, która będzie ukrywać szczegóły implementacji skanowania i generowania raportu. Fasada jedynie udostępni interfejs, przez który klient będzie mógł wykonywać skanowanie repozytorium. Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany implementacji skanowania, to korzystając z fasady, nie będzie konieczności zmiany implementacji klienta. A co do diagramu UML, to dla tego wzorca prezentowałby się on następująco. Diagram zaczęlibyśmy od uwzględnienia czterech klas, czy też dowolnej ich ilości, które biorą udział w skanowaniu repozytorium. Także w tym przypadku byłyby to klasy Quality Scanner, Dependency Scanner, Security Scanner oraz klasa Report Generator. Te klasy nie są w żaden sposób ze sobą powiązane, a każda z nich zajmuje się tylko konkretnym kawałkiem funkcjonalności. Następnie do diagramu dodamy fasadę, o nazwie np. ScanFacade, która będzie agregować obiekty z tych czterech klas i również będzie ona udostępniać publiczną metodę do wykonania operacji skanowania repozytorium. Ostatnim elementem na tym diagramie będzie klient, który będzie chciał skorzystać z funkcjonalności skanowania i ten klient będzie używał interfejsu fasady. Mając ten diagram na uwadze, możemy przejść do implementacji w kodzie. Mając na uwadze diagram UML, który przed chwilą widzieliśmy, zacznijmy implementację wzorca fasady od utworzenia czterech klas, które będą odpowiedzialne za konkretne części skanowania. Także może zaczniemy od utworzenia klasy Quality Scanner w naszym projekcie. I będzie to publiczna klasa, której zadanie będzie przeskanowanie repozytorium GitHuba i zwrócenie rezultatów na przykład w postaci kolekcji stringów. Także utworzymy sobie tutaj publiczną metodę typu iEnumerable dla typu string o nazwie Quality Scan, gdzie parametrem będzie link do kodu źródłowego z githuba. Czyli nie to będzie string github url. Ok, dla uproszczenia w tej metodzie oczywiście nie będziemy skanować kod githuba pod kątem jakościowym, a zamiast tego po prostu do konsoli wypiszemy sobie quality scan oraz zwrócimy jakieś rezultaty, które będą oznaczały rzeczy do poprawy po skanowaniu. Także zwróćmy sobie nową listę typu string z błędami error 1 oraz error 2. Ok, także mając taką pierwszą klasę z naszego systemu, możemy przejść do utworzenia następnej i niech to będzie na przykład klasa Security Scanner. Ta klasa będzie miała podobne zachowanie, ponieważ jej odpowiedzialnością będzie przeskanowanie repozytorium pod kątem bezpieczeństwa. Także ona również zwróci nam kolekcję błędów pod postacią wartości typu string. A metoda do skanowania będzie nazywała się security scan, która również przyjmuje kod z GitHuba jako GitHub URL. I tutaj podobnie wypiszemy sobie do konsoli security scan a następnie zwrócimy rezultaty jako listę wartości typu string. I niech to będą rezultaty. Security error 1. Ok, następną klasą, którą sobie dodamy do naszego systemu, będzie klasa dependency scanner. Jeżeli ja utworzę taką klasę, I zadaniem tej klasy będzie przeskanowanie repozytorium pod kątem sprawdzenia zależności projektu. Także utworzymy sobie tutaj publiczną metodę, która również zwróci kolekcję wartości typu string z metodą o nazwie dependencji scan, która przyjmie kod źródłowy z GitHuba, czyli jeszcze raz jako GitHub, jako GitHub URL. Przekażemy link do kodu źródłowego. I w implementacji tej metody do konsoli wypiszemy sobie dependencji scan. A jako rezultat zwrócimy również wartości typu string w postaci listy. Jak to będzie na przykład dependencja scan error 1. Ok, także mając trzy klasy, które zajmują się skanowaniem. Utwórzmy jeszcze jedną, która będzie generowała raport. Także do projektu dodam osobną klasę o nazwie Report Generator, w której zadanie będzie agregacja tych trzech rezultatów, czy też rezultatów z tych trzech kroków skanowania, a następnie w konkretny sposób prezentacja tych wyników. Także utworzymy w tej klasie publiczną metodę typu void. O nazwie na przykład Generate Report. Która przyjmie trzy kolekcje typu string odpowiednio z błędami zeskanowania jakości, następnie zeskanowania bezpieczeństwa, następnie zeskanowania zależności projektowych. Także przekażemy tutaj trzy parametry. Pierwszym będzie. Quality Scan Errors. Następnie, jako kolekcję wartości typu string. Przykrzymy błędy ze skanowania bezpieczeństwa, czyli Security Scan Errors. I ostatnim parametrem do tej metody będzie również kolekcja wartości typu string o nazwie dependencji scan errors. Mając taką definicję metody Generate Report i implementacji odpowiednio wypiszemy sobie do konsoli Quality Scan Errors. Zawartością błędów skanowania, czyli po prostu Console write line I chcemy złączyć te wartości z kolekcji Quality Scan Errors za pomocą metody string.join, gdzie separatorem będzie np. przykład przecinek, a naszą kolekcją będą błędy skanowania jakości kodu. Także analogicznie możemy zrobić to samo dla dwóch pozostałych błędów, czyli. Najpierw Security Scan errors, A na końcu błędy skanowania zależności, czyli po prostu dependencji Scan Errors. Także, mając utworzone nasze cztery klasy, które wchodzą w system skanowania kodu źródłowego, możemy przejść do utworzenia fasady, która te wszystkie cztery klasy zagreguje i udostępni interfejs do skanowania repozytorium. Także w naszym projekcie utworzę nową klasę o nazwie ScanFacet, której zadaniem będzie agregacja czterech obiektów, a następnie odpowiednia ich integracja. Także utworzymy sobie tutaj publiczną metodę o nazwie Scan, która nie będzie nic zwracać, czyli będzie typu Void, a jako parametr przyjmie kod źródłowy git z GitHuba pod postacią wartości typu String. OK, w tej metodzie scan będziemy potrzebować odnieść się do tych czterech klas. Także, może zanim zaczniemy implementację metody scan, to może najpierw w klasie scanFacade utworzymy sobie cztery właściwości, które będą reprezentowały cztery obiekty naszych pomocniczych klas. Tak zacznijmy od prywatnego pola typu QualityScanner. On nazywa na np. QualityScanner, które będzie nowym obiektem klasy Quality Scanner. Następnie utworzymy sobie zmienną typu Security Scanner, o nazwie Security Scanner, która będzie równa nowemu obiektowi klasy Security Scanner. I w ten sam sposób utworzymy zmienną dla klasy Dependency Scanner. Jako czwartą prywatną zmienną utworzymy zmienną typu Report Generator o nazwie Report Generator, która będzie nowym obiektem klasy Report Generator. Także mając te cztery obiekty z naszych klas, ScanFacade będzie ukrywać szczegóły implementacji w metodzie scan, korzystając właśnie z tych czterech obiektów. Także teraz w metodzie scan jesteśmy w stanie skorzystać z tych czterech obiektów. Także może zacznijmy od przeskanowania pod kątem jakościowym, czyli pod zmienną Quality Scan Errors. Przypiszemy sobie wynik z wywołania metody Quality Scan na naszym Quality Scannerze. I do tej metody musimy przekazać github url w ten sposób. Także następnie chcemy wykonać drugi krok, czyli przeskanować pod kątem security. Także pod zmienną security scan errors. Zapiszemy sobie wynik z metody. Security scan, do której przekażemy naszą zmienną GitHub URL. Trzecim krokiem będzie pobranie wyników skanowania zależności, czyli pod zmienną dependencji scan errors. Zapiszemy sobie wynik z naszego skanera zależności, podając do niego GitHub URL. Także mając teraz te trzy wartości, jesteśmy w stanie utworzyć raport. Dla naszego kodu źródłowego. Także możemy wypisać do konsoli scan report, a następnie wywołać metodę generate report, do którego przekażemy odpowiednio quality scan errors, security scan errors, oraz jako trzeci parametr przekażemy dependency scan errors. Także w ten sposób prezentuje się nasza fasada która ukrywa szczegóły implementacji w metodzie scan, i teraz klient, korzystając z tej fasady, po prostu wywoła metodę scan, do której przekaże github url. Także, może dodajmy jeszcze tej pierwszego loga scanning i zmienną github url. I załóżmy, że klientem tej fasady będzie w tym przykładzie po prostu metoda main z klasy programu. Także jej zadaniem będzie po prostu skorzystanie z naszej fasady i użycie metody scan. Także w metodzie main utworzę zmienną o nazwie scanFacade, która będzie równa nowemu obiektowi z klasy scanFacade. I następnie co klient musi zrobić to po prostu wywołać metodę scan, która jest publicznym interfejsem naszej fasady. Także tutaj możemy przekazać jakiś przykładowy kod ze strony github.com, a następnie uruchomić program. Jak widzisz, nasza fasada wypisała do konsoli następujące. Rezultaty. Najpierw zaczęliśmy proces skanowania, i pierwszym krokiem był Quality Scan, następnie Security Scan, po czym Dependency Scan. A poprzez skanowanie tych trzech rzeczy, w konsoli pojawił się nasz raport, w którym mamy odpowiednio wszystkie błędy z poszczególnych etapów skanowania. Także w ten sposób, tworząc fasadę, która agreguje, Poszczególne komponenty złożonego systemu jesteśmy w stanie ukryć implementację konkretnej funkcjonalności, przez to klient jest bardzo uproszczony ponieważ nie musi on przejmować się tym, w jaki sposób powiązać te cztery klasy, czy też więcej, jeżeli byłaby taka potrzeba. A zamiast tego skorzysta z publicznego interfejsu fasady, która już pod spodem wykona prawidłową implementację konkretnej funkcjonalności. Także podsumowując, wzorca fasady. Użyjemy w potrzebie ograniczonego, ale łatwego w użyciu interfejsu do tworzonego podsystemu. Taki system z biegiem czasu może być coraz bardziej złożony i rozbudowany, a klient, korzystając z fasady, nie będzie musiał znać szczegółów implementacyjnych.